Moja fascynacja Joëlem Pomera ma swój początek jeszcze podczas moich studiów, stypendium we Francji w Paryżu w 2011 roku. Tam pierwszy raz widziałem jego pierwsze przedstawienia. On sam jako reżyser, jako twórca jest znany w Paryżu i we Francji od dobrych 20 lat. Więc moja fascynacja, jakby korzystając z okazji, że prowadzimy wspólnie z panią dyrektor Joanną Nowak ten teatr, do w jakiś sposób przedstawiania naszej widowni tutaj w Gnieźnie, ale również w całej Polsce, tej literatury. W samym tekście, merytorycznie, znajdują się takie komponenty, które mogą dotyczyć każdego z nas. Są tam historie trudne. To nie jest tekst o miłości, o której myślimy. Mówicie tekst romantyczny. W takim mniemaniu o pięknej miłości. Oczywiście Joël Pomera, korzystając ze znawstwa literatury francuskiej, literatury europejskiej, ale również kina europejskiego, jakby wyciąga najciekawsze, może nawet powiedzieć, przepuszcza przez soczewkę właśnie te elementy miłości i pokazuje je w bardzo niebanalny sposób. Bardzo wiele niebanalnych spojrzeń na miłość i jak się nasi widzowie dowiedzą, właśnie takich ciemnych. Możemy o tym powiedzieć, że jaka relacja, jaka dziwna relacja może pojawić się pomiędzy szefem albo szefową i pracownikiem, jaka dziwna relacja może pojawić się pomiędzy nauczycielem a uczniem, jaka dziwna relacja może pojawić się pomiędzy klientem a dealerem. Przy samej pracy było bardzo dużo wzruszeń, bardzo dużo też śmiechu, ale oczywiście towarzyszyły nam próby bardzo smutne, bo historie, które znajdują miejsce w tym przedstawieniu, również są bardzo smutne, gdyż, jak sami Państwo wiecie, miłość potrafi niszczyć życie, po prostu. My sami chcielibyśmy wszyscy zaprosić Państwa na premierę przedstawienia Pojęcie miłości, Zjednoczenie dwóch Korei już 6 marca 2015 roku w Teatrze Fredry w Gnieźnie.